Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Chcę Państwu przekazać też taką ważną informację, ponieważ laboratoria przyszłości, 99% szkoły w całym kraju już otrzymały te środki, to jest 1 miliard złotych. I szkoła podstawowa w Gołyminie i druga szkoła filialna, no to wspólnie chyba do gminy zostanie przekazane około 111 tysięcy złotych. Tak, na Mazowszu to jest 1500 szkół, 141 milionów złotych. To wyobraźcie sobie Państwo, w Ciechanowie największa szkoła 270 milionów, mniejsze po 90 tysięcy. No na przykład tak jak Regimin, taka typowo wiejska gmina. Główna szkoła otrzymuje 70 na przykład tysięcy, a te dwie mniejsze po 30 tysięcy. Czyli tak jak pan wojewoda już przekazał dla Mazowsza, jaka suma i wszystkie, tutaj pan wojewoda powiedział, ponad wszelkimi podziałami, wszystkie szkoły, bo po prostu rząd Zjednoczonej Prawicy kieruje się zasadą, dla wszystkich przekazujemy środki. I tutaj jeszcze wzmacniamy też oświatę. Oświata jest też ważna w takim właśnie środowisku lokalnym. Wyobraźcie sobie Państwo, nowoczesne pracownie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka na miarę XXI wieku. Przyszłość ogromna, a szczególnie ważna dla takich właśnie małych miejscowości, małych szkółek na naszym terenie subregionu ciechanowskiego.